Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Wstałam rano, poćwiczyłam, zrobiłam fitness blender, taki 50 chyba 3 minutowy na nogi i pupę. I słuchajcie, te ich treningi na 30 minut jeszcze są ok, ale te, które mają tak 40-50 i wzwyż, to naprawdę... No, to jest naprawdę wyzwanie, ale świetne są te treningi, uwielbiam. I wykąpałam się, jak widać. I teraz robię sobie tosta, znaczy tosta, to jest zwykły chleb. Zwykły chleb. I tam mam wegański ser, wegański sos czosnkowy i ketchup. Ja mam tutaj takiego zwykłego, oldschoolowego tosta. Pamiętam, że jak byłam w liceum, to zawsze robiłam sobie właśnie takie zwykłe tosty ze zwykłego chleba. Miałam ochotę dzisiaj na coś takiego, może niezbyt zdrowego i tak dalej, ale stwierdziłam, że mam ochotę. Aj, ładnie się to wszystko rozpuściło, dobrze, więc ja idę zaraz jeść. Często mnie jeszcze pytacie, nie wiem, czy to będzie widać, o mój toster. Niestety jest, znaczy toster, to jest ten opiekarz do kanapek. I słuchajcie, ja go wam pokazywałam w jakimś vlogu w zeszłym roku, że go kupiłam w Tesco za chyba 25 zł, nie przesadzam. I to był ten opiekacz Tesco Value i on świetnie sobie daje radę. I niczego mu nie potrzeba, to jest taki, o, widzicie, taki grill, że on nie jest taki podzielony na te trójkąty, te są fajniejsze. I świetnie sobie daje radę. Domek, pamiętam, jak to przyniosłam do domu, to mówi, co ty kupiłaś, to się zaraz zepsuje, co to za badziew. A tak samo sobie robi kanapki i świetny jest, naprawdę, więc jeżeli szukacie opiekacza, to idźcie do Tesco albo do jakiegoś marketu i kupcie po prostu taki tani, bo nie ma sensu, nie widzę różnicy. I sama też miałam u siebie w mieszkaniu, Tomek miał poprzednio jakiś Philipsa chyba, był taki sobie. Ja też miałam jakiś tańszy i droższy, nie ma różnicy, nie ma sensu przepłacać. I tu mam jeszcze herbatę zieloną jaśminową i w ogóle jest taki dzień, wczoraj było po prostu, no widziałyście vloga, temperatura na, nie wiem, bluzkę i cienkie spodnie, dzisiaj już jest 15 stopni, jest pochmurno, nie pada, ale jest taka pogoda, że wstałam rano, wypiłam kawę i cały czas się czuję, jakby po prostu, mimo że długo spałam, powinnam być wyspana i ten, ale i boli mnie głowa, jestem taka, o, nie lubię tego, nie lubię takich przeskoków pogody, raz pada jest chłodno, raz pada jest ciepło, świeci słońce, 19 stopni, potem 13, 15. W nocy jest zimno, już sama nie wiem, czy w tym domu otwierać te okna, czy nie, czy jest mi zimno, czy ciepło, ma zagra taka pogoda. Już mogłaby się jakoś tak trochę ustabilizować, bo tak strasznie skacze, że z dnia na dzień nie wiadomo, jak się ubrać kompletnie, przynajmniej ja mam z tym problem. No dobra, słuchajcie, to ja idę jeść śniadanie i wrócę do was później. O, jak fajnie, słuchajcie, przyszedł kurier, przyniósł dwie paczki, jedna z nich z Guided. I tutaj jeszcze przyszły dwie pary konwersów. Jedne są dla mnie, a drugie są dla Tomka. Może pokażę wam te, które zamówiłam dla Tomka. A z tego, bo mam kilka nowych rzeczy, to zrobię wam może haul. I chciałam mu zamówić takie, żeby miał teraz na wiosnę, lato krótkie, bo nie miał, ma tylko takie długie, skórzane. Chciałam, żeby miał takie materiałowe. One są takie szare, przecerane. Zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało na żywo, ale są bardzo fajne. Podobają mi się. Pokażę wam. Pewnie jesteście ciekawe, jak się nazywa ten model. O, to jest taki model. Nie wiem. O, to są nawet unisex. Nie wiedziałam, że są konwersy. Unisex. Tak, więc to jest to. I jeszcze mu zamówiłam. Tak już się psuje fokus w tej kamerze. Bokserki Ralfa i tu sobie jeszcze zamówiłam konwersy i tam jeszcze mam jedną rzecz, ale to właśnie stwierdziłam, że może wam pokażę wszystko, wszystko zbiorę w holu. Nie będę tak po jednej rzeczy pokazywać, bo mam kilka takich nowych rzeczy na wiosnę, ale teraz tego nie upchnę. No dobra, więc to wam pokażę tylko luwowe konwersy. To znowu ja pokażę wam szybko, co mam na sobie, bo oczywiście już jestem spóźniona i to jest szara bluza ze słoniem. Na pewno już ją widzieliście. Chyba tak, chyba wam pokazywałam. Ona z naszego sklepu, link macie zawsze pod spodem. Z tego zwykłe czarne rurki. One są z Veromody, czy tam z Only.
i Air Maxy do tego i założę skórę. Nie wiem, czy jest ciepło, czy zimno. Lech, jest ciepło, czy zimno? Zimno, ciepło. Chłodno. To dużo. Raczej dużo. Chłodno, bo tak na skórkę, ja też mam. Tak? Taką, no. Na skórkę? Tak. Ja okay. Też mam. O. Dobrze. Pasuje mi, pasuje mi. Pokaż się. I do tego wezmę boja. Jest okej? Okay? Lef approved? Bardzo dobrze. Dobra, to idziemy, bo się spóźnimy, to był mój outfit na szybko. Śmieszny lew. Masz mi alergię do słońca. Lew się ze mnie nabija, bo stwierdziłam i to po waszych komentarzach pod jakimś vlogiem, w którym mówiłam, że powiększanie ust jest nie dla mnie i wy mnie namówiłyście. I stwierdziłam, na początku zrobiłam właśnie brwi i mówię, kurde, już tyle o tym myślałam, tak długo się nosiłam z zamiarem tego, a teraz mówię, żałuję, że tego wcześniej nie zrobiłam, bo to jest zajebiste. Zaraz zginiemy pod kołem i nie będzie żadnego. I stwierdziłam, że powiększę. Kurde, znowu mam różnicę między podkładem a tym. Muszę jeszcze ciemniejszy podkład. Ale zacznę, żeby tego tak nie widać, a w kamerze wyglądam jak duch. Może będzie wyglądać. Zobacz. A już takiego ciemnego podkładu używam, a nie jestem przecież tak opalona. Tak, więc stwierdziłam, że zrobię to. I zobaczymy. No i lew oczywiście się ze mnie nabija, że znając mnie, to pewnie mnie dopadnie jakieś uczulenie czy cokolwiek i wyjdę i będę tak wyglądać. I będę słoniem glonojadem. To potencjalnie jest możliwe, bo znacie mnie i słonizm może ogarnąć kwas hialuronowy. Kurde, za późno wyszliśmy do życia. Ja ci mówiłam, po prostu tyle czasu mówię, wychodźmy już z domu, bo jest późno i... A naprawdę to będzie trwało pół godziny? Nie wiem, podobno, wiesz, no samo to trwa chwilkę. Także to jest, o Jezus, lew, naprawdę, ja się tak stresuję, jak ty tak jedziesz teraz. No weź. Jeszcze najwolniej na świecie. No to jedź jeszcze wolniej. Jak dla mnie, więc widzicie, to jest przed i potem zobaczycie po. I albo się będziemy śmiać, albo... Tak. No, obyśmy się nie śmiali. No, obyśmy się nie śmiali. W sumie podobno jest tak, że trzeba iść do lekarza i powiedzieć, jakie się chce usta. Ale ja w to nie wierzę, bo... No kurde, każdy ma inne i co z tego, że ja przyjdę i pokażę na zdjęciu jakąś laskę i żebym chciała takie, bo to nie, po prostu nie będzie pasować do mojej twarzy. Ja natomiast wybrałam sobie trzy przypadki, czego bym nie chciała, żeby pani pokazać, o, w ten sposób. Naprawdę się wybiera kształt? No możesz powiedzieć, tak? Bo na przykład... Angelinę Jolie poproszę i ci robią Angelinę Jolie? To chyba tak nie za pierwszym razem, wiesz, nie z takich małych ust. No wiesz, to jest tak jak z tyckami, to nie jest tak, że jak masz A, to sobie nie? powiększysz do F, no są jakieś granice. Tak naturalnie po prostu, tak jakby ci spuchły później wyglądają. A nie wiedziałem, że tak modelują. Jesus. No co? To nie chodzi o modelowanie, tylko chyba o miejsce, gdzie ci wstrzykują, że w różne miejsca to ci wstrzykują. I możesz powiedzieć, że chcesz tu więcej, albo tu więcej, albo tu więcej. Widzę, że lew jest zafascynowany. A mogę wejść? A chcesz? Zależy, zależy jak się będziesz zachowywał. Bo jak masz się ze mnie nabijać, to nie możesz wejść. Zastanawiam się. No to się zastanów. W każdym razie to jest przed i potem wam pokażę. Zaraz po. Już jestem po. Lew mówi, że mnie oszukali, że nic nie widać. Najgorsze jest to, że mam znieczulone usta i czuję się, jakbym była pijana, bo nie możesz mówić, bo ust nie czujesz, wiesz? No właśnie tak dziwnie mówisz. No, bo to takie to smarują zmieniło. Ci. Smarują ci dookoła i wiesz. Nie, no ładnie. Mi się podoba. No ładnie, słońc. Oczywiście takich plam dostałam, że pani się pytała, czy na pewno żyje. I czy wszystko okej, okay, a ja nie mogłam mówić. Ale strasznie miła pani. Ja bym nie chciała, żeby się pani denerwowała. Ja mówię, ja się nie denerwuję, tak jestem podekscytowana trochę, to dlatego. No ale ładnie słoć. Ładnie, fajnie, bo ta pani tak doradza i tak dużo mi wytłumaczyła, bo jej powiedziałam, gdzie tam, że na przykład tutaj mi brakuje, tu mam nierówne i tak dalej. Też
Właśnie pani mówi, że nie robi takich ust, że przychodzisz i pokazujesz zdjęcie i ona ci robi takie, co ja też stwierdziłam, że jest bez sensu, bo każdy ma inne usta, inną twarz. Podoba mi się. Podoba mi się, bo nie ma jakiejś takiej różnicy, że wow, zrobiłaś sobie usta, nie? Nie. Nie mam jakichś ust na pół twarzy, no właśnie. Nie. Tylko dziwnie mówię. To uważaj, żeby to nie wciągało. Nie, bo to powiem ci, że to tak boli, że ja nie wiem, jak to może wciągać. Ale ile to starcza? Pani powiedziała, że to jest w ogóle tak, że podobno jak to coś ci ten, bo to jest jakiś tam najlepszy preparat, jaki jest. I to jest coś takiego, że podobno on też pobudza produkcję kolagenu twojego naturalnego w ustach. I może być tak, że to już ci się, wiesz, wyczerpie. A na tyle są pobudzone kolagen w ustach, że naturalnie one będą wypełniane jeszcze od pół roku do roku. Naprawdę? Mhm. Już masz z Baśki? No. Na tyle kurde, czasu? No tak jakbym miała tak chodzić co miesiąc i płacić tyle kasy i ten. I te, tak cierpieć to bez przesady też. Nie, bo znaczy kurde boli, no nieprzyjemne to jest. Takie dziwne czujesz tą, wiesz, igłę w ustach. A to nie możesz jeść teraz? Mogę. Tak? Wszystko mogę. Wszystko mogę. Także... Elegancko. Czyli zadowolona jesteś. Tak, jestem bardzo zadowolona. Trochę stresowałam, ale jak zobaczyłam, to mi się podobało. Ale to też jest tak, że ta pani mi od razu wytłumaczyła i też się zapytała, gdzie ja chcę więcej, a gdzie mniej, więc ustaliłyśmy od razu. A gdzie powiedziałaś, że chcesz więcej? No ja powiedziałam, że chcę mniej tutaj, bo ja mam tutaj bardzo małą tą wargę i trochę nierówną. I tu mam więcej, a tu mam mniej u góry. Bo nie chciałam takich, wiesz, jak są no takie tak usta, takie... Ten. I pani powiedziała, że właśnie u mnie, przy moim kształcie usta, jak się tu za dużo wstrzyknie, to będę miała takie, taką kaczora. No mówię, że nie chcę kaczora. Kaczora. Słoń kaczor. Ale to jest dziwne uczucie. No naprawdę czuję się, jakbym była pijana, jakbym, nie wiem... A pani mówi, jak pani reaguje na znieczulenie dentystyczne? Nie ma problemów? Ja mówię, nie ma, bo nigdy nie biorę. Mówi, ale jak to? Mówię, nie proszę pani, nigdy, że mówię, miałam znieczulenie od operacji, ale to chyba nie o to pani pyta. No, także, o, widzicie, jeszcze jestem cała tu czerwona. No, także, tak to bokiem. Nie, no, mi się wydaje, że jest efekt. Lew jak zwykle mi wymawia, że nic nie widać. Nie, no, widać. Jak na pierwszy rzut, nie? Myślałem, że ty przy niej przyjdziesz tutaj. No coś, że tak przyjdę. Czymś poparzona taka. Grunt, że nie mam siniaków. Siniaków? No, pani powiedziała, że mogą być siniaki, ale że jakby były, to już bym miała, więc... To jest okej. Okay. Te rzeczy teraz sobie robią, nie? Siniaki. No nie czuję ust. Jak robię tak, to nie czuję ust. A ile to ci będzie tak, będziesz mieć tą... opuchliznę. Do jutra. Tak? Mhm. Jutro już powinno być okej. No widzisz, dobrze, że cię namówię. No to Lew mnie namówił, bo ja na początku się umówiłam, ale odwołałam, bo nie wiem, stwierdziłam, że może jednak nie. I potem Lew mówi, no nie, no idź. Ale to przez Lwa, bo Lew mówi, nie jest ci potrzebne. Mówię, no to jak mi niepotrzebne, to odwołam. No jak, od... nie wiesz, jak, mówisz, odwoła... jak odwołałam to, ale dlaczego odwołałaś? No idź, zobaczysz sobie. Ja mówię, no dobra. No, chciałam iść zobaczyć. Spróbować. Zobaczymy, jak to będzie ten. Ale boli, powiem wam, że trochę boli. Nawet przy tym znieczuleniu, czy takie... Nieprzyjemne jest to kłucie. Znaczy chyba bardziej ta świadomość taka, że tam igła w ustach, no nie wiem. Nieprzyjemne to. No ale da się przeżyć, to jest chwila tylko. Nie, podoba mi się. Szczerze mówiąc, to chciałam, żeby zostały takie, jak są teraz. Żeby już nie schodziły na mnie. Mi się podoba. No mówiłem, już się zaczęło. No zobacz, będę takim słoniem glonionym. Oni nie mogą być. No nie, bo mają trąbkę. No właśnie. Dużą trąbkę mają. No właśnie. Zjadłam obiad.
I słuchajcie, byliśmy jeszcze w Biedronce przed obiadem, bo na początku stwierdziłam, że będę jeść kanapki, ale potem stwierdziliśmy z Tomkiem, że lepiej, żebym nie jadła, bo skoro nie czuję ust, to znając siebie się pogryzę, więc jadłam zupę. Nie śmiejcie się, ale to tak, Tomek mówi, że ty miałeś tak po znieczuleniu po dentyście, tak? No tak jest, że się przygryzie wagę często. No, ale mamy, zobaczcie, byliśmy w Biedronce i mamy krówki, kupiliśmy takie miękkie. Kto pamięta, jak byliśmy mali? Ty pamiętasz takie, że były takie jeszcze większe, takie batony krówkowe w takim w różowym opakowaniu w kratkę z kwiatkami? Ale... Pokaż, poczekaj, ale ciągut! Nie dawaj suszy, bo się tym sklei. Ble. Zaraz będziemy kanapę, znaczy Lew będzie czyścił kanapę zaraz. Wiedziałam, że to suszy mi zostawi. No! Suszy się zaklei tym. Będę jej musiała potem zęby umyć. Zjadło już nie może. Odwiń mi, jak możesz, jedną ręką. Ale dobra? Nie. Nie dobra? Dlatego mi oddajesz, żebyś mi nie oddał, jak była dobra. O kurze, o! Ona nie ma świadomość popełnienia czegoś złego. Nie, nie, nie. Więc no jednak. Dobra? No, mordo klejka. Będę pół godziny myć zęby potem. No. Ciekawe, ile sushi będzie można. Fajnie, że taka ten, ale trochę syntetyczna. Mhm. Jednak komunistyczne krówki. To był ten smak. Dajcie znać, kto pamięta. Nawet jak ja na to patrzę jako widz, to nie jest fajne. Fajnie, że jest taka ciągnąca, ale... A moje nie było krówek. Były! Właśnie za komuny były takie najlepsze krówki, jak ja pamiętam. Byłam w przedszkolu. I one miały taką chrupiącą skórkę, a w środku były takie chrupiące i się kupowało na wagę. Takie batony krówkowe. Coś jest wariowo. Możesz wziąć ode mnie. Nie jesz już? Mogliśmy po dwie kupić. Mówiłam. No ja mówiłam. Lew napakował całą siatkę oczywiście. Nie mogę teraz do was mówić. Okej, kochani, to by było na tyle. Idę się wykąpać, zmyć makijaż i zobaczymy, odezwę się do was albo jutro, albo w sobotę i zrobię wam update, pokażę wam, jak wyglądają usta, no bo teraz jeszcze są trochę spuchnięte i też takie pigment widać, są takie mocno przez nakłuwanie czerwone, więc pewnie będą wyglądać inaczej, jak już mi to wszystko zejdzie, tak Kicia? Chodź. Widziałaś pani nowe usta? Widziałaś pani nowe usta? Ciebie to nic nie interesuje w ogóle. Lew teraz jednak stwierdził, że może jednak coś widać. Widać? Mi się podoba, bardzo mi się podoba. Wiem, że niektórzy tego nie lubią, nie pochwalają i tak dalej, ale moje usta, zrobiłam z nimi co chciałam i pokazuję wam. Może ktoś myślał, może ktoś jest po prostu ciekaw, jak to wszystko wygląda przed i po, więc stwierdziłam, że kitek mnie tu atakuje ogonem. Że wam pokażę, jak to wszystko jest. Ja już uciekam, dajcie kciuka w górę i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Aha, i przez jakiś czas wrzucałam filmy wieczorem, ale już wracam do wrzucania, nie mogę się wysłowić, wrzucania filmów rano, także nie martwcie się. Dobra, już uciekam.